Dawno temu w japońskiej kulturze pracy pojawiła się pewna wyjątkowa filozofia zwana Kaizen. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Jakość według nich nie ma końca. Przypomina to trochę wyciskanie wody z gąbki. Gąbka wydaje się już sucha, zatem proces już się zakończył. A mimo tego zawsze można wycisnąć z gąbki jeszcze jedną kroplę, czyli ulepszyć proces. Zasady filozofii Kaizen wprowadził Sakichi Toyoda, syn biednego stolarza, późniejszy król japońskich wynalazców. Jego syn, Kichiro Toyoda, stworzył podwaliny największego japońskiego koncernu samochodowego Toyota. Zgodnie z japońskim zamiłowaniem do symboliki, logo Toyoty wyraża przesłanie zawarte w trzech połączonych ze sobą elipsach. Dwie mniejsze, ułożone prostopadle, symbolizują wzajemne zaufanie między klientem a Toyotą. Elipsa otaczająca to dążenie do globalnej ekspansji technologii Toyoty i nieograniczonego niczym potencjału. Jednym z fundamentów Kaizen jest koncepcja 5 razy S, czyli selekcja, systematyka, sprzątanie, schludność i samodoskonalenie. Od przeszło 20 lat te zasady są obecne w olsztyńskiej firmie Mirwit, autoryzowanej stacji dealerskiej Toyoty. Symbolicznym podkreśleniem więzi firmy z tradycją kraju wschodzącego słońca jest wiśniowe drzewko, które zaczęło żyć wraz z pierwszą siedzibą Mirwit w Olsztynie. Większość z nas poszukuje takich rzeczy i takich usług, które mimo upływu czasu pozostają na tym samym niezmiennie wysokim poziomie. Takie rzeczy i takie usługi obdarzamy wówczas instynktownym, bezwarunkowym zaufaniem. Toyota znajduje się wśród 10 najlepszych światowych przedsiębiorstw. Jest również najbardziej uznanym producentem samochodów, co zostało osiągnięte dzięki koncentracji na zadowoleniu klienta. Toyota, myślę, że zawdzięcza swój sukces bardzo dużej konserwatywności, w bardzo dobrym słowa tego znaczeniu. Tak jak 20 lat temu i teraz podchodzimy do każdego klienta z wyjątkowym szacunkiem i staramy się go traktować w sposób taki, żeby poczuł się u nas jak w domu. To są bardzo dobre standardy, których nie chcielibyśmy zmieniać nigdy. W każdym serwisie Toyoty jest specjalna szyba, przed którą klient ma wgląd na warsztat i widzi to, co się dzieje. Oczywiście są klienci, którzy życzą sobie być przy samochodzie, wówczas takiego klienta w obecności doradcy serwisowego przyprowadzamy do samochodu i klient sobie po prostu ogląda ten samochód. Zazwyczaj to są klienci, którzy są u nas pierwszy raz. Po drugich, trzecich odwiedzinach nigdy już nie proszą, żeby tam ich wprowadzać. Samochód, który do nas trafia, musi mieć zabezpieczone elementy, którymi się styka mechanik. Koło kierownicy, lewarek zmiany biegów, pokrowiec siedzenia, na warsztacie również pokrowce butników. Praca ma być przyjemnością. Człowiek przychodzący do pracy musi być zadowolony z tego, że będzie pracował. To nie może być kara i nie może być przymus. Zasady Kaizen zakładają, że każdy etap wykonywanej pracy jest na bieżąco analizowany przez pojedynczego pracownika i cały zespół. Pozwala to wyeliminować sytuację, w której pracownik musi się samodzielnie uporać z problemem. To zespół wspólnie pracuje na to, żeby samochód był za pierwszym razem naprawiony, bez znaczenia jaka to jest usterka. Dlatego pracownicy muszą ze sobą współpracować i współpracują. Japońska filozofia pracy kształci w pracowniku indywidualną potrzebę skontrolowania wykonanej pracy. To bardzo cenne, osobiste zaangażowanie, które wyklucza możliwość stwierdzenia, że skoro coś zrobiłem, to nie ma potrzeby upewnienia się, czy wykonałem to dokładnie. W filozofii Kaizen między kontrolą i samodyscypliną istnieje od zawsze znak równości. Niezwykle trudno znaleźć producenta samochodów, który wypracował równie skuteczny wizerunek auta przyjaznego środowisku, co Toyota. Magiczne słowo hybryda w umysłach wielu ludzi kojarzy się wyłącznie z charakterystycznym logo z trzema elipsami. Dowodem może być Toyota Prius, która zapoczątkowała erę układów hybrydowych w samochodach. Napęd hybrydowy to już rzeczywistość, a nie melodia przyszłości. Przestrzeganie zasad związanych z ochroną środowiska to jest wymóg w tej chwili każdego serwisu autoryzowanego Toyoty. Pracownicy są przeszkoleni, wiedzą jak mają sortować i gdzie składować odpady.
Są specjalne wyciągi, które wyciągają spaliny bezpośrednio z rury wydechowej. Wyciąg jest wyposażony w specjalny tłumik, który tłumi nam dźwięk wydostający się na zewnątrz, także nie mieliśmy z tego tytułu żadnych skarg okolicznych mieszkańców. Samochód przyjeżdża na wymianę oleju, jest olej spuszczany do specjalnych pojemników i następnie odbierany przez firmy utylizacyjne. Myjnia również jest ekologiczna, mamy odpowiednie separatory oddzielające nieczystości. To wszystko jest oczywiście zgodnie z ISO 14001. W japońskim etosie pracy niezwykle istotnym pojęciem jest seiso, czystość. Większość naszych klientów mówi, że u nas jak przyjeżdżają i patrzą na halę, to mówią, że czasami jest czyściej jak w niejednym szpitalu. Jest to dosyć fajne. Czystość jest to oczyszczenie wszystkich narzędzi. One muszą być zawsze czyste. Maszyny na tych stanowiskach muszą być czyste. Skrudny wygląd to jest podstawa do tego, że człowiek po prostu będzie zupełnie inaczej myślał o pracy. Japoński system wartości związanych z pracą na jednym z najważniejszych miejsc stawia wiedzę. Jest ona traktowana jak najcenniejszy kapitał w każdym przedsiębiorstwie. Toyota w całym świecie bardzo dużą uwagę przywiązuje do szkoleń pracowników i każdy pracownik zatrudniony w autoryzowanych stacjach musi spełnić pewne kryteria i zdobywać pewne specjalizacje w zależności od tego, ile czasu pracuje w danej stacji, oczywiście również na jakim stanowisku. Jestem stałym użytkownikiem Toyoty. Chciałem się przekonać, jak tu jest z warsztatem. Jak były jakieś problemy, byłem zawsze pozytywnie załatwiony. Warsztat tutaj jest bardzo dobry, obsługa jest przemiła i głównie kupuję samochody Toyoty ze względu na podejście do klienta i warsztat.